estelares de la salsa. Super Dengue. Thank you.
stacji jest Przemyska Gala Taneczna, już można powiedzieć jubileuszowy etap, czyli 15 ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego z udziałem par zagranicznych, rozgrywany o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla. Już po raz 15 w Przemyślu spotykają się tancerze z różnych klubów, szkół tańca z Polski i z zagranicy. Również szeroko reprezentowana jest Szkoła Tańca AZ, gospodarz imprezy. Współorganizatorami jest Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca oraz Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek. Impreza chyba udana, po całodziennym spotkaniu, po całodziennej rywalizacji par startujących w różnych klasach tanecznych od klasy E, D, C po B. Mówię o klasach sportowych, również klasy rekreacyjne. Jaki jest sukces ma szkoła? Szkoła. No szkoła na dzisiejszym turnieju jeszcze nie wiadomo, bo czekamy po prostu na wyniki. Jeszcze tancerze rywalizują, tańczą i na parkiecie prezentują się. Natomiast szkoła ostatnio miała, no myślę, że duże sukcesy, ponieważ udało się formacji tanecznej AZ, to jest zespół taneczny prezentujący tańce latynoamerykańskie i salsę, dostać się do programu telewizyjnego w Polsacie Got to Dance, tylko taniec. Tam reprezentowaliśmy i szkołę, i Przemyśl. Sukces jest. Zobaczymy, co dalej, bo program jeszcze trwa. Natomiast tydzień temu znaleźliśmy się w Grazu, w Austrii. Tam odbywał się Puchar Świata i Mistrzostwa Świata IDO, International Dance Organization. Tam nasza formacja starsza zajęła trzecie miejsce i uzyskała tytuł drugiego wicemistrza świata w Latin Show. Druga grupa młodsza w kategorii do 15 lat to grupa AZ-ki. Dziewczęta zaprezentowały się z choreografią z Rózczaka i tam zajęły drugie miejsce, czyli tytuł wicemistrza w Pucharze Świata. No i mamy jeszcze jeden, no myślę też, znaczy też duży sukces, bo usłyszeliśmy nasz hymn za sprawą solistki Róży Przonak, która w kategorii do lat 15 pokonała 24 rywalki z innych krajów i zajęła miejsce pierwsze. Jest mistrzynią w Pucharze Świata. A ile szkoła tańca od A do Z ma uczniów? No, trudno powiedzieć, bo przewija się przez nasze parkiety, że tak powiem, co roku sporo tancerzy, którzy zaczynają tańce, traktują je różnie. Niektórzy tylko dla siebie chcą potańczyć, prawda, żeby się nauczyć i wykorzystać je w życiu prywatnym, ale myśląc o tancerzach profesjonalnych, można powiedzieć, tak, czyli amatorach, którzy tańczą, biorą udział w turniejach tańca, no to mamy powiedzmy około 60-70 stałych tancerzy. Spełniają się oni w różnych formach tanecznych, myślę o tańcach towarzyskich, również myślę o tańcach karaibskich, takich jak salsa, bachata, reggaeton, a także od kilku lat odnosimy również sukcesy w tańcach nowoczesnych, powiedzmy dokładnie to się nazywa Dance for Fans. Taka forma pracy, a no, można powiedzieć ogólnie hip-hop, tak w wielkim skrócie. I tutaj nasze grupy również odnoszą sukcesy na arenie polskiej, a także zagranicznej, bo w tym roku mamy finalistów Mistrzostw Polski i finalistów otwartych Mistrzostw Słowacji. Na pierwszych miejscach się znaleźli, także tytuły mistrzowskie i wicemistrzowskie również w tym rodzaju tańca się pojawiły. Także sukcesy w tym roku spore dla Szkoły Tańca AZ. Z czego się bardzo cieszymy. Możemy promować Przemyśl, możemy, no, promujemy swoją szkołę, tak, ale przede wszystkim no, wielka przyjemność i wielka radość występować w barwach Polski poza granicami kraju.